członkowie naszego państwa, które w tak straszliwy sposób straciło przywództwo narodowe. Przywództwo tak niezbędne w trudnych i dramatycznych czasach, jakie miały nadejść. Dzisiaj wiemy już z całą pewnością to, co każdy czuł w swoim sercu tego straszliwego poranka 10 kwietnia 2010 roku. A czuliśmy wszyscy, że tak jak przed 70 laty w Katyniu otwiera się przed nami nowy, trudny, dramatyczny i wymagający dla całego narodu, być może i dla całej ludzkości, okres niebezpieczeństw i zagrożeń. Iż utrata polskiej elity jest nie tylko problemem narodu polskiego, lecz całego wolnego świata. Dzisiaj po 4 latach o tej prawdzie z opóźnieniem, ale dotkliwie przekonują się wszystkie narody wolnego świata. To dzięki wam żyje nie tylko pamięć, ale dzięki wam także tu na ziemi amerykańskiej i w sercu Polonii. Tu, gdzie bije puls życia całego narodu polskiego rozsianego po wszystkich kontynentach. Dzięki wam możemy powiedzieć, iż nie tylko nie zostanie zapomniana ta straszliwa tragedia, ale zostanie z pewnością wyjaśniona, bo to jest potrzeba, konieczność dla całej społeczności wolnego świata. Śmierć polskiego prezydenta, śmierć polskiej elity. Ta krew woła o prawdę. Dzięki wam tę prawdę, mam nadzieję, będziemy mogli poznać. Dziękuję bardzo.